No jest potrzebna ta atmosfera w drużynie, a tą atmosferę w drużynie trzeba zbudować. Tym bardziej ja jestem nowym zawodnikiem zespołu, więc muszę się zaklimatyzować, a wręcz nawet nie przychodzi mi to z żadnym problemem, bo akurat chłopaków bardzo dobrze znam z toru wcześniej, więc akurat na bowling się nigdy wcześniej nie umawialiśmy, ale również spędzaliśmy gdzieś tam razem czas z chłopakami, więc znać się znamy. Było kilka telefonów odnośnie rozmów i zdecydowałem, że jednak tutaj GKM będzie dla mnie naprawdę idealną sytuacją. Oby tak było, a ja tak jak mówię, z chłopakami znam się już dłuższy czas i przede wszystkim też chciałem trafić do drużyny, gdzie będzie fajna atmosfera, będziemy tworzyć fajną drużynę. Myślę, że naprawdę tworzymy fajny team, który w tym roku może pokazać, że stać nas na dużo, dużo więcej jak w poprzednich sezonach. Raczej ten swój cykl przygotowań mam już przez kilka lat sprawdzony i też ze swoimi trenerami wiemy, co mamy robić. Przygotowuję się w domu też również na sali crossfitowej ze swoim trenerem. Nie jest to w ogóle dla mnie najcięższy sezon w mojej karierze, bo bywały gorsze nie myślę nawet w takiej kategorii, że to będzie mój jeden z takich cięższych sezonów. Po prostu spełniam swoje cele, realizuję je, dostałem się do Grand Prix. Wiemy, co robimy i przygotowujemy się do sezonu jak do każdego. Staram się nie myśleć o tym, że przyszły sezon będę jeździł w Grand Prix i nie wiadomo, co to jest, tylko po prostu doszedłem tam, gdzie chciałem i będę się ścigał z najlepszą szesnastką na świecie i o to mi zawsze chodziło, więc dalej spełniam swoje marzenia i cele. Raczej każdy z nas wie, co ma robić pod kontekstem jazdy, ale tak jak powiedziałem, ważna jest ta atmosfera w zespole. Ja będę starał się tą atmosferę kontynuować z chłopakami, a co wyjdzie, to wyjdzie. Tak jak wspomniałeś, jest to dla mnie nowe wyzwanie, nowy rozdział i obym wyniósł z tego jak najwięcej. I obym przede wszystkim był sam z siebie zadowolony, że objechałem bardzo dobry sezon z drużyną, a to mi na pewno da dużą większą satysfakcję jak cokolwiek innego. Tor, tak jak wspomniałeś, który gdzieś wcześniej sprawiał mi jakieś problemy, ale wiem o tym, że jak poświęcę troszeczkę więcej czasu na tym torze, to na pewno dopasuję motocykl tak, że będzie dobrze i zobaczymy. Jak na razie z chłopakami jeszcze na ten temat nie rozmawiałem, a jeszcze jest daleka droga do początku sezonu, a na pewno nieraz jeszcze się spotkamy, będziemy rozmawiać na ten temat, ale jak na razie każdy z nas ma jakiś swój plan przygotowań i zakupu silników i ustawień, więc najprawdopodobniej będę chciał przede wszystkim najpierw sam spróbować swoich sił, a potem na pewno zaczerpnę niejednej informacji od chłopaków.